20 stycznia, pełnia księżyca. Matka szuka pracy. Teraz już na pewno skończy jako młodociany przestępca. Wyłącający się po ulicach i w ogóle. Co zrobię w ferie? Będę przesiadywał w pralni samoobsługowej, żeby się ogrzać? Albo zostanę dzieciakiem z kluczem na szyi. Cokolwiek to oznacza. Kto zajmie się psem? Co będę jadł przez cały dzień? Będę musiał się odżywiać chrupkami i słodyczami, od których zrujnuję sobie cerę i wypadną mi zęby. Uważam, że matka zachowuje się bardzo samolubnie, a w pracy? I tak się nie sprawdzi. Nie jest zbyt bystra i za dużo pije w święta Bożego Narodzenia. Zadzwoniłam do babci, żeby się jej poskarżyć. Pocieszyła mnie, że w wakacje będę mieszkać u niej, a po południu chodzić na spotkania w klubie seniora i tak dalej. Teraz żałuję, że zadzwoniłem. Na przerwie odbyło się zebranie Samarytan. Podzieliliśmy się emerytami. Mnie dostał się staruszek, niejaki Bert Baxter, który ma 89 lat, więc pewnie nie będę się nim długo zajmował. Jutro idę do niego w odwiedziny. Mam nadzieję, że nie trzyma psów. Nie znoszę psów. Albo są u weterynarza, albo stoją i zasłaniają telewizor. Pora 9 maja. O 9:30 obudziło mnie głośne walenie do drzwi. Przyszedł inkasen z rejonu energetycznego, który ku mojemu zdumieniu oznajmił, że wyłączy nam prąd. Podobno ojciec zalega z rachunkiem na 95 funtów i 79 pensów. Powiedziałem inkasentowi, że prąd jest nam niezbędny do takich rzeczy jak telewizja oraz sprzęt stereo. Lecz odparł, że kraj zmierza do upadku właśnie przez ludzi takich jak my. Zbliżył się do licznika, pomanipulował narzędziami i sekundnik zegara kuchennego się zatrzymał. To było niesamowicie symboliczne. Wtedy zjawił się ojciec z gazetą Daily Express. Był w świetnym humorze, pogwizdywał i nawet zapytał inkasenta, czy nie ma ochoty na herbatę. Lecz ten powiedział: nie, dziękuję. Po czym śpiesznie ruszył ścieżką do niebieskiej furgonetki. Ojciec włączył elektryczny czajnik. Musiałem powiedzieć mu o wszystkim. Naturalnie okazało się, że to moja wina, bo nie należało nikogo wpuszczać. Odparłem, że ojciec powinien co tydzień odkładać pieniądze na rachunki, tak jak to robi babcia. Ojciec dostał szału i wtedy przyjechała matka z panem Lukasem. Zrobiło się zupełnie jak za dawnych czasów. Wszyscy krzyczeli na nas. Wziąłem psa i poszedłem kupić 5 pudełek świec za pieniądze pożyczone od pana Lukasa. Kiedy po powrocie wszedłem do holu, usłyszałem, jak matka mówi: nic dziwnego, że nie stać cię na rachunki, George. Spójrz tylko na te kwiaty. Musiały kosztować fortunę. Powiedziała to bardzo miłym tonem. Pan Lukas zaproponował, że pożyczy ojcu trochę kasy, lecz ojciec odparł z godnością: nie, Lukas. Od ciebie mogę przyjąć tylko moją żonę. Matka pochwaliła nas za porządek w domu. Ojciec wyglądał smutno i staro. Było mi go niesamowicie żal. Potem wysłali mnie na dwór, a sami zaczęli się kłócić o to, kto przejmie nade mną opiekę. Trwało to całe wieki, właściwie aż do chwili, gdy trzeba już było zapalić świecę. Lukas zalał stearyną swoje nowe zamszowe buty. To jedyny pocieszający incydent tego tragicznego dnia. Po odjeździe taksówką matki i Lukasa położyłem się z psem do łóżka. Dobiegł mi głos ojca, który rozmawiał przez telefon z Doreen Slater, a następnie trzask zamykanych drzwi. Zdążyłem jeszcze dojrzeć przez okno odjeżdżający samochód. Na tylnym siedzeniu było pełno kwiatów. Wtorek, 20 stycznia, pełnia księżyca. Matka szuka pracy. Teraz już na pewno skończę jako młodociany przestępca, wałęsający się po ulicach i w ogóle. Co zrobię w ferie? Będę przesiadywał w pralni samoobsługowej, żeby się ogrzać? Albo zostanę dzieciakiem z kluczem na szyi, cokolwiek to oznacza. I kto zajmie się psem? Co będę jadł przez cały dzień? Będę musiał się odżywiać chrupkami i słodyczami, od których zrujnuję sobie cerę i wypadną mi zęby. Uważam, że matka zachowuje się bardzo samolubnie. A w pracy i tak się nie sprawdzi.
nie jest zbyt bystra i za dużo pije święta Bożego Narodzenia. Zadzwoniłem do babci, żeby się jej poskarżyć. Pocieszyła mnie, że w wakacje będę mógł mieszkać u niej, a po południu chodzić na spotkania w klubie seniora i tak dalej. Teraz żałuję, że zadzwoniłem. Na przerwie odbyło się zebranie Samarytan. Podzieliliśmy się emerytami. Mnie dostał się staruszek, niejaki Bert Baxter, który ma 89 lat, więc pewnie nie będę się nim długo zajmował. Jutro idę do niego w odwiedziny. Mam nadzieję, że nie trzyma psa. Nie znoszę psów. Albo są u weterynarza, albo stoją i zasłaniają telewizor.